Animeter, gra od wydawnictwa Lifestyle Board Games. Jest to rosyjskie wydawnictwo. Gra Antonego Perona dla młodszych dzieci, bo to jest rzecz, moi drodzy, dla 5 roku życia już. 2 do 5 graczy, około 15-20 minut zabawy. Mamy tak. Podstawowe zasady. Komponenty. Tu będzie jakiś właśnie taki metr. I karty ze zwierzakami. I tu jakieś zaawansowane. Jakieś takie zmaterialowe. Nie wiadomo jak materiałowe to dwustronne. 16, 13, 7. A z drugiej strony inne będzie chyba. Albo to samo. Nie, to samo. Dobra, 7, 12, 16. Jakieś takie metry, wstążki. I tu karty. Pewnie tu zwierzęta, które tam się chowają w tych dziuplach. Taki nietypowym kształcie trochę. I już sobie oglądamy. Takie różne języki. Generalnie gra o jeżach, ale tutaj też są króliki. Króliki i jeże, wychodzi na to. I myszki, bo tu na początku to były myszki, tak? Króliki, jeże, myszki. I wstążki, i kamyczki. Kamyczki jako kryształki. Więcej jest złotych, czy tam żółtych, i trochę czerwonych. I tu mamy tył. Instrukcji całkiem sporo, jak na grę dla 5-latków, ale tu będzie może dużo różnych przykładów. Na pewno ciekawe karty, bo podłużne, ładne kryształki, ale to już często w grach dla dzieciaczków małych. No, oryginalne te wstążki, tak? Trzy wstążki reprezentujące drzewa o określonych tutaj też podziałach liniami przerywanymi. Całkiem ładnie to wygląda i na pewno to jest oryginalne, tak? I to jest Animeter od Lifestyle Board Games. Bardzo dziękujemy.